Cześć! Dzisiaj taka krótka informacja w newsach, ponieważ wyczytałem, że jest planowana bardzo fajna zmiana, myślę, że mocno rewolucyjna, dotycząca nas wszystkich kierowców. Otóż planowane jest wprowadzenie aplikacji mobilnej, która miałaby zastąpić obowiązek czy konieczność posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego samochodu oraz prawa jazdy. Czyli taka fajna pomoc dla nas, taka idąca z duchem czasu, ponieważ wgrywając taką aplikację i pewnie jakoś logując raz do niej swój dowód rejestracyjny samochodu i prawo jazdy, mielibyśmy z głowy konieczność posiadania tego za każdym razem przy sobie, no i potencjalnie mandatu. Ta aplikacja miałaby też być jako taki dowód posiadania dowodu osobistego, który też by się tam znalazł. I myślę, że oprócz tego, że nie powodowałoby to konieczności posiadania za każdym razem przy sobie dokumentów, to też na pewno rozwiązało problem, który dzisiaj czasami można się spotkać przy wypożyczaniu samochodu czy coraz bardziej popularnym carsharingu. Bo tak jak pewnie wiecie, firmy nie wrzucają oryginału dowodu rejestracyjnego do auta, co jest jakby zupełnie zrozumiałe, bo się po prostu boją, że mogą go nie odzyskać, a wiadomo, jakie to są kłopoty. No i zdarzały się takie sytuacje, było o nich dosyć głośno, że ktoś, wypożyczając samochód, robiąc teoretycznie wszystko zgodnie z procedurą, dostawał mandat za brak dowodu rejestracyjnego. No, z drugiej strony policjant miał też pełne prawo nałożenia takiego mandatu, bo jest obowiązek posiadania tego dowodu. A z drugiej strony to też była chora sytuacja, bo legalnie wypożyczając samochód dostajemy mandat. Więc taka aplikacja rozwiązałaby ten problem. No i myślę, że też nas zapominalskich, co się pewnie zdarzyło każdemu z Was, taka sytuacja, gdzie nie dostalibyśmy mandatu za brak dowodu przy sobie czy prawa jazdy, też by była fajna. Bardzo kibicuję tej zmianie, tej aplikacji. Mam nadzieję, że jak najszybciej wejdzie w życie. A ja właśnie jadę sobie Mazdą 6, której test pewnie w środę, czwartek na kanale. Także jeśli jesteście zainteresowani, serdecznie zapraszam. Tymczasem miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.